Cześć! W naszym karmnikowym cyklu spotkań przyszedł czas na kolejnego bohatera. Dziś jest nim dzwoniec. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd, gatunek ten jest nie do pomylenia z żadnym innym. Jest to ptak krępy w swojej budowie o zielonkawym odcieniu piór. Szczególnie u samców na krawędziach skrzydeł i ogona widoczne są żółte elementy upierzenia. Samica ma dużo skromniejsze barwy. Jest oliwkowo-szara. Bez względu na płeć, uwagę zwraca mocny, bladoróżowy dziób osadzony na masywnej głowie. Dzięki niemu dzwońce mogą rozgniatać twarde nasiona zbóż czy drzew. W ich menu znajdują się również pączki roślin, owoce i drobne stawonogi. Zimą ptaki te wzbogacają swoje menu o owoce dzikiej róży czy irgi. Dzwońce nie należą do spokojnych ptaków. Jeżeli w karmniku dzieje się zamieszanie, możemy być pewni, że to właśnie one są jego powodem. Często zamieniają ptasią stołówkę dosłownie w pole bitwy. Syczą, rozkładają złowrogo skrzydła, przeganiając inne ptaki od pożywienia. Za to względem ludzi są niezwykle czujne i ostrożne. Żyją na skrajach lasów, w zadrzewieniach śródpolnych, ale również możemy spotkać je w naszych parkach czy ogrodach. Wypatrujcie uważnie tych ptasich rozrabiaków, warto.